Cześć, dzisiaj na blacie HP Pavilion G6 ze zgłoszeniem, że się nie uruchamia. Ten laptop już kiedyś u mnie był. I tak. No cóż, ja już go włączyłem. Podłączyłem i zobaczyłem, co tam generalnie się dzieje, tak? Znaczy, jaki jest objaw. Tak więc teraz włączymy go. Wy zobaczycie również. Obrazu nie ma. Zwróćcie uwagę na caps locka. On wydaje, znaczy wydaje. Caps lock pulsuje na, znaczy pulsuje dwukrotnie. Gdzieś wygooglowałem tabelę kodów. Wskazuje to na uszkodzenie mostka bądź w mniejszym stopniu, znaczy z mniejszym prawdopodobieństwem może być to wskazanie uszkodzonego procesora. No więc cóż, sprawdzimy to. Czekajcie, kocha. Nie. Sprawdzimy to z procesorem, bo mam trochę starych procków. Tutaj jest AMD, z tego co kojarzę. Gdyż jeżeli to będzie uszkodzony mostek, to naprawa tego komputera chyba się już nie opłaci wtedy. Wejdźcie, ściszę trochę film. No i rozkręcam. Idealną sytuacją byłoby, gdyby procesor był pod tą klapką, ale wiem, że tak nie jest. Dobra. Cyk. Wiecie co? Poczekajcie chwilę, zmienię akumulator. Nie wiem, może drugi mam naładowany, bo ten wydaje mi się już nie być w pełni sprawny. Być może jest lepiej. A być może nie dosięga. Sięgniemy. Kurczę, bit mi nie zbiera. To może lepiej wezmę sobie mój manualny śrubaczek z magnesikiem. Cyk. Teraz jeżeli coś powinno wyjść, to wyjdzie.
Dobra, siedzi jeszcze jedna śrubka. No, zupełnie pominięta, nawet nie była ruszona. Cóż, prac na samym dole. Czekajcie. Dobra, trzeba wykręcić Wi-Fi. Na czymś się trzyma. Dobra. Pod tasiemką była jeszcze jedna śrubka. O. Swoją drogą, tego typu tabela kodów do tego modelu, która ma opis dotyczący właśnie kodów błędów wyświetlanych za pomocą pulsowania jakiejś tam diody, to bardzo fajna sprawa, że się zaopatrzyć do większej ilości modeli, bo raczej nie jest to uniwersalne. Czy nie jest to? Nie są one. W środku siedział AMD Athlon 2. I słuchajcie, jakby to tak mądrze zrobić. Włącznik mam w palmreście. Właśnie zauważyłem, że filmik skończył mi się nagrywać. Nie wiem dlaczego, dobrze, że spojrzałem na to okienko. Ma jakiś taki
nie wiem, defekt, nie defekt, ten aparat, nie wiem dlaczego przestał. No ale wyciągnę włącznik, podepnę do płyty tylko włącznik i gniazdo zasilania. Będę mógł łatwiej go sobie odpalać, bo oczywiście te procesory, które ja mam, one są składowane jak śmiećki, no. I nie mam stuprocentowej pewności, że są sprawne, tak? Ktoś zaraz zapyta, dlaczego są składowane jak śmiećki, bo są stare. Nie mają już praktycznie wartości. No i dlatego są składowane w czymś takim. W sposób taki. Tak więc mają prawo nie działać. Pamiątka. Cyk. No i dobra. A, gniazdo zasilania wyszperać. Czy wyszperać? Wymontować. Dobra, gniazdo jest tu. Tu jest jakaś taśma, która mi przeszkadza. Oho. I cyk do góry. No i dobra. Wszystko, co jest potrzebne, już mamy. Chociaż dla pełni sukcesu to jeszcze wykręca szybko skrzydło, żebym nie musiał podpinać się do zewnętrznego monitora. Więc to zdecydowanie będzie mi wygodniej. Cyk. Cyk. I gra. No to sposób został zdemontowany praktycznie cały komputer. No ale dziś jest niedziela. Nie mam już takich pilnych komputerów. Znaczy chciałem rozkręcić jeszcze Asusa R556L, tego, którego testowałem tam przy graniu, ale bo sprzedał mi się z niego konektor dysku. Konektor wymontowałem, a wczoraj miałem klientów. Właśnie tych ludzi, którzy mi dostarczyli tego HP-ka, i powiedzieli, że oni chętnie by tego Asusa kupili, jak go skompletuję. Tak więc we wtorek powinienem już mieć konektor, bo przyjdzie mi kolejny taki Asus i pójdzie do Żyda. Oczywiście z gwarancją. Tak dalej. No dobra, gdzie ja położyłem te procesory? Dobra, mamy. Athlona dwójeczkę szukamy. O proszę, jest AMD Athlon 2. Kolejny. Nie pamiętam, czy one były kompatybilne z Turionami. Zaraz zobaczymy. Obawiam się, że chociaż może i tak. Dobra, przejrzę, co ja tu jeszcze mam. No coś. Dobra, najpierw przetestujemy te Athloniki, bo one powinny być kompatybilne na 100%. Cyk. Cyk. Dobra. Wypadła mi podstawka od
od radiatora z części tutaj mostek grafika, ale to na chwilowe uruchomienie nie będzie mi potrzebne. Przykręcę po prostu sekcję przy procku i to załatwi sprawę. No tak jak mówię, uruchomimy go tylko na chwilę. Dobra, starczy. Oczywiście to nie jest ostateczny montaż, tak więc przykręciłem sobie na dwie śrubki, żeby mi tam trochę się trzymało, tak? Ale tak nie róbcie, nie, tak nie można. Cyk. To chyba tu. Zasilacz. Jeszcze czekajcie. Jeszcze to. Dobra. Odkręcę, wyłączę, odłączę drukarkę. Okej. Wybuchnie czy nie? I proszę. Ha. No, proszę. Ha. Powiem wam w momencie, kurde. W momencie, jak zaczynałem nagrywać ten filmik, to naprawdę nie wierzyłem w to, że procesor pada, to jest naprawdę rzadkość. Dobra, odpinamy, bo tam nie ma ani pasty termoprzewodzącej, ani odpowiednio nie jest dokręcone to chłodzenie, ale kurde, trafiłem. Tyryrym. No cóż, zobaczymy, ja go jeszcze skręcę, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i cóż, no i to tyle. Kurde, no nie mogę sobie tak jakoś. No i to super. No i jak widzicie, no nie zawsze musi być ten czarny scenariusz, tak? Tabela kodów wskazywała najprawdopodobniej na uszkodzony mostek. Tak jak tam było napisane, zdecydowanie rzadziej procesor. Wyszedł procesor. Dobra. Kończymy. Jeżeli się podobało, zasubskrybujcie kanał. No i tyle. Tyle. Dobra, na razie.